zajączek i lis. Cześć Pushing Girl. Jak co roku, dziś też mam dla Ciebie wyzwanie. Gotowa na Bunny Hunt Challenge? A Wy, Pushiny, jesteście gotowi? Szukaj kolejnej wskazówki w zimnym miejscu. Na polu ciepło, w domu ciepło. Jedyne zimne miejsce w domu to lodówka. A może tak koszyczek do niej wstawię, bo właśnie wróciłam z kościoła. Pushiny, jak myślicie, czy to może być lodówka? Sprawdźmy. Tak, jest zajączek. Chodźmy do mojego pokoju i zobaczmy, co zajączek napisał. Fajny różowy koszyczek. A ty, zajączku, ty się teleportujesz, bo dopiero byłeś na mojej toaletce. Wiem. List. I udało się. Ciekawe, jak długo ci to zajęło. Niedługo. Pierwszy prezent już masz. Czas na kolejny. Jak wstajesz rano, to od czego rozpoczynasz dzień? Podpowiem ci, bardzo je lubisz. Mniam, mniam, Bunny. Zobaczcie! Chlebowa gumka, dwie, ale ekstra zapasowe. Nie jedz zajączka, Blue, nie jedz zajączka. Ale ekstra. Wiecie, jakie strasznie chciałam nowy ołówek? Dwa różne czarne cienkopisy. 0,5 i 0,3. Uhu. A teraz pomyślmy, gdzie jest kolejny prezent? Jak wstajesz rano, to od czego rozpoczynasz dzień? Podpowiem ci, bardzo je lubisz. Miam, miam. To jest trudne. Serio? Tak, tak myślę, że to jest może coś do jedzenia? No może. Jak wstajesz rano, to od czego rozpoczynasz dzień? Podpowiem ci, bardzo je lubisz. Miam, miam. Czyli to musi być coś, co jesz najczęściej. Rano. Zaraz jak wstaniesz. Płatki! Płatki. Tak? Więc gdzie jest kolejna wskazówka? W spiżarce! Ciebie! Bunny, I'm coming! Na półce są moje ulubione płatki. Mniam, mniam, ale nie ma tam przecież wskazówki. Muszę pomyśleć. Najpierw wlewamy mleko do miski, a później daję miskę z mlekiem do mikrofali. A tutaj jest nasza mikrofala. A w niej duży karton mleka. Nie żartuję. Jajko, wskazówka i zajączek. Tutaj mamy jajko Maltesers. Kocham Maltesers. I Bunny coś jeszcze napisał. A teraz czas na wycieczkę windą. Haha. I zaczynamy wielkanocną przygodę. Dziś piękna pogoda, ale ubierz kurteczkę. Podpisane Bunny. Ja nie muszę ubierać kurteczki, bo już mam amuneskę. Zjechałam windą, ale nic nie znalazłam. Idziemy dalej. No powiem ci, że to nie będzie takie łatwe. O, patrzcie, tutaj jest, coś tutaj jest, znalazłam. Jest. Liścik kolejny. Kolejna wskazówka. Ile masz kieszonek? Daj, potrzymam ci list. Licz, ile masz? Raz, dwa... To są zamki tylko. Dwie kieszonki? Zła odpowiedź, nie idziemy dalej. Licz jeszcze raz, ile masz kieszonek? O, cztery! Gdzie masz te cztery kieszonki? Czekaj! Ile masz kieszonek? Raz. Dwa. No tam nie ma kieszonek. Tam też nie ma kieszonek. Ta jest zaszyta, nie liczy się. A spodenki nie mają kieszonek? Myślałam, że mamy... O, cztery. Ile masz kieszonek? Czyli wszystkich kieszonek, bo nie jest napisane, że ile masz kieszonek w kurtce. Cztery kieszonki, dobra. Umiesz liczyć do czterech, czytaj dalej. A zapomniałam wspomnieć, że chodzi mi o kieszonki w drzwiach w samochodzie.
Policz je, może znajdziesz kolejną podpowiedź. No to idziemy. To jest już trzecia kieszonka. Wujek ci wyjął na pewno. Wujek. Przepraszam. Co jest zwinąłeś, Weronice? Jedno jajko. Nie, nic nie zabrał. Zobaczcie, tutaj coś jest. Ciu. A. To... O, zobaczcie, rękawiczka. Są dwie rękawiczki, ale ekstra. Ale super, na zimę będą. Bawimy się dalej. Ulubione miejsce, gdzie jeździsz na rowerze lub hulajnodze? Czekam tam na ciebie, serduszko. Podobno zniszczyła ci się rękawiczka. Czarna? Czas na nową. Jej! Gdzie jeżdżę na rowerze i hulajnodze? Jedziemy do parku, kochani. Chodzę do parku. Kolejny list. Już wiem, który jest od zajączka, który nie jest. Tylko, że jak to nie od twojego? Pamiętaj, oczy szeroko otwarte, park jest duży, a ja rok na ciebie czekać nie chcę. Kierunek, gdzie dużo wody. No to gdzie idziemy? Tam. No. Jestem teraz przy fontannie. Muszę rozglądać się, bo jest tutaj bardzo dużo krzaków. Powodzenia! Tam, widzicie, tam. Żebyś nie wpadła, bo ta... A to może twój prezent? Pokaż. Trampka dostałaś! Ale porządny, Nike! Tam coś jest! Wypatrzyła. Byłam przekonana, że nie znajdzie. Muchy obsiadły? Ojeju, co to dostałaś? Zobaczcie! Bubble Locket! Ulala, idealne! Do parku w taką pogodę jak dzisiaj. Flies up to 20 feet, czyli 6 metrów. Jeśli znalazłaś prezent, to znaczy, że bawimy się dalej. Szukaj mnie w miejscu, gdzie się wywróciłaś. Na rowerze. Bunny, wiem, gdzie to było. Ha. Tak, gdzieś się przewróciła. Tak, pamiętam, tu miałaś wywrotkę, tylko ja nie pamiętam pod którym drzewem. Na pewno? Tak myślę. Może pod tamtym idź sprawdź. Pobiegnij szybko. Chyba nie, bo nic nie ma. No też mi się tak wydaje, że to było pod tamtym drzewem. No właśnie. To był drugi rząd. Tak. To wyjmuj, co tam jest? Niebieski koszyczek, a w nim? Masz dobrą pamięć. O, chyba nie, ciocia ma dobrą. A teraz wróć do samochodu na pewno. Ci ciężko, Bunny. No trochę. Jedną ręką nagrywam, drugą trzymam. Ale ekstra! Co to jest? Crop top, ula! Mhm, tak myślę, przyłóż do siebie. Myślałam, że to short. Nie, to bluzeczka jest! O, czyli... O, kocham takie komplety. Spódniczka. Nie spodenko, spódniczka. Miałaś coś podobnego w tamtym roku, prawda? Tak. Teraz wracamy do auta. Mam nadzieję, że znowu nie spadnę tutaj. Schowam teraz prezent do bagażnika, ale nie wiem, co mam dalej robić. Może już tyle prezentów. List! Bidulka ma tylko dwie ręce. Zostaw prezenty i czeka przy schodach. Bani. Schody? Wiem, w parku są schody. Idziemy. Zbliżamy się do schodu. Nie widzę. Oczy szeroko otwarte. Bo ktoś może ci gwizdnąć prezent, jak go nie znajdziesz. Dobrze, że pogoda dopisuje. W deszczu byłoby ciężko. I zobacz. Jest tam coś?
Nie ma nic. Czekajcie, zobaczcie tam, patrzcie, patrzcie, widzicie? Gdzie? Koszyczek, zielony. Ale się wkomponował w żywopłot. Akacja rano jak szuka. Co tam masz? Pokaż! Jaja! Jaja puszynowe! Puszynowe jajka dla Pushing Girl. Happy Easter! A teraz szukaj szarej bramy. Cały park jest twój. Oh. Tutaj jest szara brama! Znalazł! Ale ja tutaj nic nie widzę. To chyba nie o tą bramę chodzi. Rozejrzyj się dobrze tutaj po krzakach. Werka, wejdź tam, zobacz, tam nic nie ma. No. Nie ma? Z drugiej strony jeszcze zobacz, tu jest taki zaułek. Czyli skoro tutaj nie ma, to znaczy, że to będzie pod kolejną bramą. Pietroneczka! Co, stawiam wyczekanie na świeżym powietrzu, nie zabieramy jej do domu. Nie, chcę tu. A chcesz dać na trawę? No. Możesz ją przynieść na trawę, żeby ktoś jej nie zdreptał. O Boże. Daj ją na trawkę. O, poleciała sobie. Super, dobra. Piotoneczka sobie poleciała, a my szukamy bramy, tak? Jesteśmy teraz przy drugiej bramie, ostatniej bramie, więc szara. Może musisz bramę otworzyć i tam wejść. Tylko jak to zrobić? No entry. Niestety. Tam na pewno zajdź nie wszedł. Może tutaj coś to jest? Musisz szukać jakiejś wskazówki. Albo kolejnego koszyczka. Ale zobacz, wszystkie żonkile już przekwitły w parku. Jeszcze niedawno taki był ładny, żółty park. Gdzie? Nie lubię, kiedy jest głęboka trawa. Zobaczcie! Ja już list przeczytałam, wiem, co tutaj jest. Ale to zrobię jeszcze raz, bo bateria padła w parku. Tak. Tak, musiałyśmy jechać na górę, po nową baterię wymienić i zjechałyśmy na dół. Tak. Czytaj list. Wyzwanie jest zaliczone. Ale nie zakończone. Szukaj szarej drzwi albo smrodku. Tam czeka wymarzony prezent. Wymarzony prezent. To oczywiście wymarzony. Tak, odkąd czytała? Jaki to jest wymarzony prezent? Mam przecież iPada. Byłam już w Disneylandzie. Mam kotka, Blue i Lily. Dobra, nie myśl, pokazuj, co dostałaś w tym różowym koszyczku. Bo nie wiem, czy to w parku było na tyle widać. Powiadaj, ja potrzymam koszyczek i list. Taki ładny, taki ciemnofioletowy. A, bo on ma siateczkę z tyłu, wycięcie. A z przodu co ma? Pokaż. Zameczek. Cały czas myślę, że to tak się nosi, ale to przecież tak się nie nosi. Nie, tak się nosi. Siateczka z tyłu na plecach. Ładny. Lubisz takie rzeczy. Dobra, no to teraz pytanie. Gdzie są szare drzwi, gdzie jest smrodek? Ty już wiesz, bo już wspominałaś w samochodzie. Gdzie masz szukać? Gdzie masz szukać? No i co, idziemy? Gdzie masz szukać? Gdzie masz szukać? Gdzie? W śmietniku. W śmietniku? On jest duży? Tak. A byłaś tam kiedyś? Tak. Śmierdzi to strasznie. To jest idealne miejsce dla wymarzonego prezentu. No to... OMG! Chyba, że nie idziesz i wracamy do domu. Wpadłam w drzwi. Chciałam to, co robimy? Delikatnie jest tak na cudowne. To są te szare drzwi. Duże. A tutaj? Za nimi co jest? O kurczę, czekajcie. Nie widać. Wąchajcie, wąchajcie. Jak pięknie pachnie. No to powodzenia. No, to jest tam coś? Druga
zajączku jesteś. W tamtym roku kosz na śmieci. W tym roku śmietnik. A wiesz co w przyszłym? Wysypisko śmieci. Nie! Warto było szukać, wiem. Śmierdzi trochę. Ale to twój wymarzony prezent. A teraz zmykaj do domu, wy. Co dostałaś? Wow, do iPada. Będziesz mogła rysować teraz. Czekam. Naprawdę? Na śmietnik też czekałaś, na te zapachy? Idziemy do domu. Warto było? Idziemy do domu.